Zaczynamy eksplorację kolejnego miejsca, które znalazłem po drodze w Belgii. Zobaczcie, jest to dom pełen wyposażenia, naprawdę jest wypasiony. Można tu znaleźć praktycznie wszystko. Zobaczcie, taka gigantyczna miedziana butla, najprawdopodobniej na mleko. Piwa. Jedno muszę przyznać, że na pewno ktoś lubił piwko. Jest tutaj bardzo dużo puszek. Mikrofala. Idziemy do następnego pomieszczenia. Tutaj mamy kuchnię. Zobaczymy, czy coś w lodówce zostało. Niestety, nie ma już żadnej żywności. Tutaj mamy łazienkę. Tu coś dziwnego. Wchodzimy chyba do salonu. Tak jest. Tutaj mamy salon. Małą armatkę. Bardzo dużo różnych przedmiotów codziennego użytku. O, sówka. Subwoofer. Wejdziemy do piwnicy. Zobaczcie. Tutaj jest główne wejście. I kolejne pomieszczenie. Również w pełni wyposażone. Jest tylko po prostu wszystko porozrzucane. Została nawet biżuteria. Bardzo ładne szafy. Kominek. Idziemy zobaczyć na górę. Skoro tak wygląda na dole, jestem przekonany, że góra będzie równie fascynująca. I zaraz tam pójdziemy, ale najpierw spojrzymy, co zostało w piwnicy. Tutaj od bardzo dawna nikt nie zaglądał. To jest pewne. Zobaczymy, z jaką datą wiążą się te produkty. 1999. 23 lata. 23 lata ta konserwa już tutaj leży. Ale kiedy został dokładnie opuszczony dom, ciężko mi powiedzieć. Zobaczcie, stare butelki z Coca-Coli. Na samym wejściu mamy jakiś posążek. I idziemy dalej.
bardzo dużo części samochodowych. Myślałam, że to kołowrotek. Nie. Z wielu części. W pudełkach posortowane mniejsze elementy. Tutaj również cała szafa części. Zobaczcie, piec całkiem fajny. Nie wygląda źle. Rurki miedziane. I wejście na zewnątrz. Niestety, my jednak idziemy w drugą stronę. Wrócimy się teraz na górę. A nie, tutaj jeszcze coś jest. Dość spora piwnica. Kartony. Ekspres do kawy. Tutaj kolejny. Winnica. Niestety pusta. Tym razem nie zostawili wina. Ale za to mamy piwko u góry. Dobra, idziemy. Bardzo mnie ciekawi, co jest u góry, także nie będę przeciągał już i od razu ciśniemy na wyższe kondygnacje. Zdjęcie chłopczyka, który tu mieszkał. I wchodzimy do pierwszego pomieszczenia. To jest łazienka. Tutaj widzimy zasypaną gratami wannę. Wejście na samą górę. O kurde. Zaraz zobaczymy, co tam jest. Ale najpierw zobaczymy pierwsze piętro. Jedna z sypialni. O kurde, ale wypas. W darta ktoś grał. Kierownica gamingowa. Kilka fajnych autek. Kolejna kierownica. Zobaczcie, jaki stary aparat. Polaroid. O kurde. Zobaczcie, ile sprzętu zostało. Nawet pad do PlayStation. O kurde, zobaczcie. PS3. To już jest zabytek.
Tego się nie spodziewałem. I bardzo dużo różnych przedmiotów. Tutaj karabin. Telefony. Aparaty. Telewizor, a w szafie, o kurde, cały zestaw kina domowego Panasonica. Świetna sprawa. Dobrze. Mam nadzieję, że ci, którzy włamują się i kradną, nie dotrą tutaj. Kolejne pomieszczenie. Tutaj również dużo sprzętu zostało. Tutaj mamy DVD. Kolekcja płyt VHS. Zobaczcie, różne karty, pendrive, płyty. Kadridże. Ciekawe, do czego to? Sorry, nie wiem co to jest. Jakiegoś starego odtwarzacza. Nie znam tego sprzętu. Ale może... Może to to? Kto wie? Idziemy teraz na samą górę. Widzę, że właściciele lubili duże telewizory. Widok na zewnątrz. I zbliżamy się do poddasza. Jak to na poddaszu, mamy bardzo dużo staroci, kilka ram, telewizor. A w tej większej części również znajdziemy rarytasy. Bardzo stare zabawki, boiler. Co jeszcze nam przyniesie to pomieszczenie? Mamy jakiś tajemniczy kufer. Oczywiście zerkniemy do niego. Bardzo dużo starych pamiątek, zdjęcia.
mnie, gdzie znikła ta rodzina. Co się wydarzyło, że opuścili taki duży dom i nie zabrali nic z sobą, kompletnie nic. Są tutaj ciuchy, są tutaj meble. Wszystko potrzebne do normalnego funkcjonowania. Jednak, mimo wszystko, ktoś to zostawił. PlayStation 3, tego się nie spodziewałem. Całkiem fajny komputer. Szczerze, że jestem mile zaskoczony, że tyle tego wszystkiego zostało i że mogłem wam to pokazać. W tym pomieszczeniu zakończę już eksplorację. Mi się bardzo podobało, myślę, że wam też. No cóż, no ja jadę dalej, będę szukał więcej takich miejsc. Mam nadzieję, że jeszcze coś takiego podobnego znajdę gdzieś po drodze. A na razie żegnam się z wami, a my widzimy się znów niebawem. Trzymajcie się, do zobaczenia.